tym miejscu też ktoś był przed nami, bo jest świeżo wykopany, może nie tak świeżo, ale jest wykopany dół i pełno różnych skorup. Butelka. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was na dzisiejszych poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Za nami jest las, a w tym lesie była osada, po której zostały tylko pozostałości. Wzdłuż tej osady przebiega rzeka. No jesteśmy tutaj po to, żeby zweryfikować te miejsce i zobaczyć, czy uda nam się coś znaleźć po osobach, które tutaj mieszkały. Osadę tą datuje się gdzieś na XVIII-XIX wiek, więc spodziewamy się znaleźć jakieś rzeczy właśnie związane z tym okresem. W tym miejscu też prawdopodobnie odbyła się nieznana potyczka drugowojenna. Chcemy też to zweryfikować, czyli osadnictwo, II wojna światowa, no i my z wykrywaczami metali. Mamy nadzieję, że to się wszystko tutaj potwierdzi. Jakie mamy informacje na temat tego miejsca i które też będziemy Wam prezentować podczas naszych poszukiwań. A to jest ta rzeka, o której wspominałem. Południe Polski zalewa, a u nas susza, wysychają koryta rzek. Pierwszy sygnał u mnie to było takie coś bez niczegoś, czyli nic nieznaczącego. A drugi sygnał jest guziczek. Spory guziczek arsenowy. Tak z jednej strony przygodę czyści, żeby ładniej się prezentował, a tak z drugiej nawet ma uszko. Także coś jest. Ewelinka namierzyła jakiś stary śmietnik, pewnie z tych zabudowań. Ja mam wyobrażenie, że tu jest depozyt, bo kamieniami, cegłami przykryty, więc kopię. Depozyt. Ale już mi jest tak gorąco. No jest tutaj depozyt. Za chwilę zobaczymy, co to za depozyt. Są faktycznie kamienie, cegły i inne rzeczy. Nawet fragmenty, zobaczcie, porcelany. O, kop, kop, kop. Ewelinka rozkopuje ten śmietnik, bo okazało się, że jest to śmietnik, prawda? Prawda. A ja tutaj znalazłem monetę, tylko zobaczcie, jest ona cała w takiej ciemnej patynie i ciężko mi jest powiedzieć, co to może być. Duża moneta i tutaj przy tym śmietniku, wiesz? Czyścimy, żeby dowiedzieć się, co to jest, bo też mnie to intryguje. Duża moneta. Może być to jakaś dla nas cenna wskazówka. Mhm. 5 złotych. No nie gadaj. No. A już było blisko. Nie wiem, czy będzie widać. Ja widzę. 5 złotych. A w międzyczasie pokaż swoją skarbnicę. Spójrzcie na załączone obrazki. Jak widać, królowa jest tylko jedna. Nawet taką mini sapereczkę znalazłam od ciula tego złomu. Ale zobaczcie teraz tak, jakbym buta znalazła, nie? Stópka. No, no to takie coś od czegoś. Także złomu jest trochę. Tylko złapię świeżego powietrza, już Wam mówię, bo to co się teraz wydarzyło, to zakrawa o miano takiej małej sensacji. Srebrna moneta, ale że srebrna to jest raz, ale w jakim stanie. Ja jej praktycznie nawet nie czyściłem, wyciągając z ziemi, taka wyskoczyła. To jest nie lada gratka, nie lada dla mnie sensacja. Moneta, już Wam pokazuję drugą stronę. Zobaczcie, całe te lustro mennicze jeszcze posiada. Moneta pruska. Moneta w pięknym stanie. Ach, i to jeszcze z pięknie widoczną datą
1800 rok. I jak tu się nie cieszyć? I jak tu się nie cieszyć, powiedzcie. Przeszedłem kilka metrów dalej. Zaczepił mnie kolejny sygnał. Gdzieś jest tutaj. Zaraz go sobie wyciągniemy z tej bryłki. Jest tutaj. A tym sygnałem okazał się guzik z brązu arsenowego. I to w ładnym stanie zachowania. Cóż masz na tej łopacie? Miały być grzybki przy okazji, a są rybki. Rybki. Delfin. Delfin. A jo, delfin. A tym razem kolejna łuska. Kolejna moja znajdka to sprzączka od paska. Był pasek, ale już był tak stary, że go obrywałam, bo nie chciało mi się go nieść. Z takim ciekawym znaczkiem. Ciekawe. Sygnał. Chciałem powiedzieć, że gdzieś mi ten sygnał ginie, ale ginie dlaczego? No właśnie, guzik metalowy albo częściowo wykonany z metalu, ale już widzę, że coś jest pięknego. Zaraz wyciągnę tylko swoją szczoteczkę, zobaczcie. Coś tam jest, ale co to? Dzisiaj masz szczęście. Generalnie ła, ła, zobaczcie. Już się odkryła kotwica, czyli nie jest tak źle. Ja jeszcze go przeczyszczę. Guzik marynarski w lesie. Wiesz co to jest? No tak, marynarski. No, pruska marynarka. A, on miał tył metalowy, dlatego mi przebijała. Blaszka jest mosiężna, a tył pokaż metalowy. Go. I tak ten sygnał niepewny miałem. Ale super, naprawdę. No. A pokaż z drugiej strony. Proszę. Mhm. Także jest, jest ciekawie, pruska marynarka prawdopodobnie, ale to się też wszystko wyjaśni. A w międzyczasie miałem kilka sygnałów, miałem też łuski. Są jakieś tutaj ślady działań wojennych, natomiast to nie jest to, co jeszcze by mnie interesowało, bo ciągle szukam śladów tych działań, ponieważ chciałem odhaczyć ze swojej tablicy ciekawych znajdek kolejną odznakę albo nieśmiertelnik. Trudno jest to znaleźć, ale nie poddaję się. Panie, wymagający jesteś. O, tam zaraz wymagający. Przecież nie chcę wiadra złota. A może ja bym chciała? Słyszę sygnał jak dzwon. Jak dzwon. Jeszcze jest do... O nie, a! Łuska. Łuska. Chyba idziemy dobrym tropem, co? Łuska, łuseczka. Ty, bo może dzisiaj znajdę jakąś znakę, albo co? Życzę ci tego, naprawdę. A ty mi życz wiaderko złota. Życzę ci tego. Zaraz za mną w tej dolince znalazłam dużo łowiu. W sumie jeszcze tam sporo zostało. Znalazłam też kuleczki. Obeszłam sobie dookoła, wyżej, niżej. Myślałam, że jest to strzelnica. Jakby się okazało, że jest to strzelnica, no to już byłoby fantastycznie, dlatego że patrząc na mapy tego terenu, jesteśmy 300 metrów od tych zabudowań, które tutaj stały, no i nie ma takiej informacji, żeby była strzelnica. Natomiast za pięknie by było. Trzeba szukać dalej. A ja znalazłam takie coś. Patrzcie na dół. Przez chwilę myślałam, że to strzemie. A to jednak wnyki? Wnyki, tak to się mówi? A daj wyżej troszkę, żeby było ładnie widać. Zatrzaśnięte chyba nawet. No.
Przyrząd... Do tego był jeszcze łańcuszek, ale mi się urwał. Przyrząd kusownika. I to przy samym tym rowku było. Każdy wie, gdzie stawiać, ponieważ do wody zawsze zbliża się zwierzyna i łatwo ją skusić, żeby... Ale czy teraz też zostawiają takie rzeczy? Chyba nie. To jest przestępstwo teraz. No tak, a kiedyś nie było? Też było. Zeszliśmy teraz do takiego wąwozu i schodząc już na oko znalazłem, zobaczcie, przedwojenną buteleczkę, w których prawdopodobnie były perfumy. Ewelinka schodzi z tych stoków, a ja kawałek dalej znalazłem też jakiś aluminiowy element. Sygnałów tu jest ile? Multum. Czyli jeden na drugim. Jep, potężny sygnał, słuchawki się uniosły, a moim oczom ujawnił się taki oto mosiężny element. Był dosyć głęboko, tak jak mówiłem wcześniej. Trudno mi powiedzieć, do czego to mogło służyć lub od czego było. Może wam coś przyjdzie do głowy. Z tej perspektywy będzie lepiej widać tą dolinkę, do której dotarliśmy. A tutaj walczy z sygnałem Ewelinka i liczy na coś ciekawego. Jak zawsze. Jak zawsze. Korzenie w cholerę. Jeszcze jest głęboko ten sygnał. Cisza i skupienie. Jeszcze. W takich miejscach można się wszystkiego spodziewać i nie można odpuszczać żadnych sygnałów, bo można się naprawdę pozytywnie zdziwić. Tu jest jakiś ewidentnie śmietnik, bo jest masa sygnałów. Zdarzało się, że nawet i złoto, złote obrączki i monety trafiało się na śmietnikach. A tym razem co? Za chwilę się dowiemy. A, jest gdzieś już. Ja to słyszę. O, cudowna blaszka. I reszta tej cudownej blaszki. Z kolei u mnie taki dziwny, mosiężny element od czegoś. Też mi to nic nie mówi. Tutaj jakiś mechanizm, coś tam było. No nie wiem, nic nie wymyślę na szybkiego. Być. Kawałek łyżki. No, chyba tak. Były domostwa, to i są takie rzeczy. No. Potężny był sygnał. Podkopałem i wyciągnąłem. W sumie jeszcze nie wyciągnąłem, ale już wyciągam. Ostrożnie, bo nie mam rękawiczek założonych. Taką oto ramę. I wiecie, że to jest niedziucha. Także brawo ty. Brawo ja. Ciekawa obręcz. Widać, że mieć. Może od koła. Cholera wie, nie wiem, ale cieszę się, że namierzyłem ten sygnał wśród tych śmieci, bo tutaj jest masę sygnałów metalowych, drobnych, większych i tak dalej. I między tym wszystkim trzeba sobie radzić i właśnie te sygnały wyciągać. A tym razem po niemiecki garnek emaliowany. Na skraju tej dolinki przeniosłam się tutaj na brzeg i znalazłam monetkę, jeden feniks 1845 bodajże. Tak wygląda z tej strony. Tak, 45 obsycha, to ładnie widać. A tak wygląda z drugiej strony. Tutaj mam taki duży sygnał, zobaczcie, podkopię go w całości, zobaczymy, co to będzie. A jest trochę tutaj do podkopania, ale sygnał był niesamowicie, słyszycie jak wali, kopiemy to. Nic specjalnego,
denko od jakiegoś wiaderka. Muszę wam oznajmić, że trafiliśmy na poniemiecki śmietnik. Jest tutaj masę sygnałów żelaznych, jak wam mówiłem wcześniej, ale kopiąc też pokazują się tutaj butelki, buteleczki, resztki stłuczonych jakichś wazówek, szklanek i tak dalej. Czyli robota na dłuższy czas. A tutaj butelka w ładnym stanie. Widać też napisy. Tutaj prawdopodobnie były jakieś perfumy. Nie wiem, ale to sobie zachowamy tą buteleczkę i doczytamy, co tutaj jest napisane. Zobaczcie jeszcze raz. Ewelinka też się chwali filiżanką. No, trochę niekompletna. Pewnie jakbym pokopała, to jeszcze bym znalazła te inne części, ale uszko jest. Uszko jest, zobaczcie. Pięknie zdobiona filiżanka. Napisy też niekompletne, bo klucz tkwi w napisach. No. Jakaś była albo sentencja, albo co? Albo no, nie wiem co. Albo trudno też powiedzieć. Reklama jakiegoś miejsca. Nie, na pewno nie. Piękne rzeczy. Ale duża ta filiżanka była. A u mnie z ziemi wyskoczyła podkowa. No i tutaj ujawniła się jakaś... O, ale patrzcie! Porcelanowy grzybek, jakieś zamknięcie. I to w jakim ładnym stanie. Ja pitole! Nieźle, nieźle, nieźle. Ła! Ciekawe, od czego to było. Tam wykopałem taką dużą blachę bez napisów. No i zobaczcie, w trakcie kopania tej blachy skórzana zeluwa mi się ujawniła. Przedwojenny but. Skóra się zachowała, no powiedzmy, że w przyzwoitym stanie. Tutaj widać podbicia były. No taka ciekawostka. Śmietnikowe skarby. A teraz muszę pochwalić się wam prawdziwym rodzynkiem. Butelka po piwie, przedwojenna butelka z miejscowości Christburg. Skąd to wiem? Ponieważ jest tutaj napis Christburg łamane na WPR, czyli Westpreuzen. No nie ma szyjki, no szkoda. Szkoda, bo to już w ogóle by było coś takiego wow. Natomiast zwróćcie uwagę, zobaczcie, na dzisiejszych butelkach no są jakieś tam przyklejane etykiety. A tutaj jest, patrzcie, odlew na szkle. Paul Guntowski. Christburg, czyli miał rozlewnię i nalewano tutaj piwo lub miał swój lokal. To była też forma reklamy pana Paula z Dzierzgonia. Po niemieckich śmietnikach nawet i takie cuda można znaleźć. Strzemie końskie. Piękne, ładnie zachowane. Stara robota. Stara robota. Kuta bierzemy. Zakładamy i jedziemy. W tym miejscu też ktoś był przed nami, bo jest świeżo wykopany, może nie tak świeżo, ale jest wykopany dół i pełno różnych skorup. Butelka po piwie. Mazeczki ładne. A co to jest? O, jakie ładne szkło, zobaczcie, nie? Ale masę butelek, masę stłuczek, także piękny śmietnik. My tutaj przyjedziemy sprzątnąć to, ale też dokopać się do dna. Ktoś tutaj szukał ciekawych rzeczy, pewnie nie znalazł i sobie odpuścił. A tu stara... Albo znalazł i wybrał co lepsze. No. A zobacz, jakie fajne. A tutaj zobaczcie, stara XIX-wieczna szyjka od butelki. Też bardzo rzadka butelka. Znaczy pozostałość. Mniej więcej to datuje nam ten śmietnik. A tutaj co, do jajek? Nie. Nie wiem. Ale też zobaczcie, ciekawie to wygląda. A tu też jakoś coś zdobione. Coś zdobionego. No, będzie co robić, nie powiem. I też trzeba będzie to sprzątnąć, a tam głębiej widać, że jeszcze coś się znajdzie. Talerz ładnie zdobiony, ale jak zdobiony, kurde, normalnie. Nie widać sygnatur, nie widać. A tutaj jeszcze ta butelka zwróciła na mnie uwagę i dobrze zwróciła, bo też jest jakiś napis, ale na tą chwilę nie widzę. Po odczyszczeniu butelki, akurat w tym przypadku po wodzie mineralnej, bo jest jasna,
ujawnił już mi się napis i widzę Hugo Nickau. Generalnie znam jakby te wzory butelek, stąd łatwiej mi jest rozszyfrować. I DT, czyli Deutsch Eilau, czyli mamy najpierw butelkę z Dzierzgonia, a teraz sztuczkę z Deutsch Eilau, czyli one oczywiście nie są kompletne. Wiadomo, jest to śmietnik, no to na śmietnik wyrzucano raczej takie rzeczy, które w domu nie służyły i były zbędne, czyli trzeba było je gdzieś oddelegować za dom. Natomiast dla nas, osób interesujących się historią, jest to bardzo ciekawa informacja, bo mniej więcej możemy datować czas powstania tego śmietnika. A muszę wam powiedzieć, że z punktu widzenia doświadczenia wszystkie śmietniki, wszystkie, zawsze zaskakują, bo oprócz takich stłuczek i rzeczy wbrew pozorom dla nas nawet wizualnie niepotrzebnych czy nieprzydających się, zawsze są jakieś rodzynki, bo w tamtym okresie też wyrzucano monety, które już nie były w obiegu, medale, które już nie miały jakiejś wartości i wiele innych rzeczy, które tak naprawdę nas dzisiaj radują. Dlatego nie odpuszczamy tego śmietnika i będziemy tutaj wracać. A my tymczasem będziemy kończyć dzisiejsze poszukiwania. Zbliża się wieczór. Ciemno się robi. Emocji u nas bardzo dużo, no bo co chwila coś tam w tym śmietniku wyskakuje, coś nas cieszy, na coś musimy zwracać uwagę, a to żelazo odrzucić i tak dalej. Natomiast to, co zaczęliśmy dzisiaj, skończymy jutro. Także jutro tutaj powrót. A tymczasem wracamy do domu. Co mamy zrobić dzisiaj, zrobimy jutro. Też dobrze. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.